Młody, przerżnięte, pan Andrzej ma występować. A ja zapraszam kolejnego uczestnika, pana Arkadiusza Lemańczyka, o przygotowanie się do swojej kolejnej konkurencji finałowej. Krążek na ziemi, koniec konkurencji. Pan Arkadiusz Lemańczyk ma za sobą trzecią konkurencję finałową, czyli złożoną przesunkę kłuż. Sędziowie dokonają jeszcze pomiaru wszystkich elementów związanych z tą konkurencją. Można zwrócić uwagę na sposób poruszania się również kolarza. To jest także istotne i sędziowie muszą na to zwracać uwagę, czyli na zachowanie się trwala, czy postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Te elementy są niuansami oczywiście, ale najczęściej są one nawykami, jeżeli chodzi o pracę trwali i naprawdę dobrze pracujący ma to pod skórą. Ja właśnie mu pokazywałem. Związane ze sposobem pracy, sposobem trzymania maszyny. Wykonywania już poszczególnych ruchów cięć. Tak jak powiedziałem, taki instynkt, który właśnie powoduje, że jakość tej pracy jest bardzo wysoka, a przede wszystkim jest ta praca bezpieczna. Zapraszam jeszcze pana Zbigniewa Pilarczyka, kolejnego finalistę. Ja baba je. Do swojej kolejnej konkurencji finałowej, a będzie to złożona przesunka. Każdy ogląda ją zamiast figury. Ta namiarka jest tam prezentowana. My oczywiście zapraszamy do swoich między innymi artyst państwowy Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowo-Pomorskie. Leśnicy z Nadleśnictwa Karniejszewice przygotowali specjalne prezentacje. Pozdrawiamy ich serdecznie. A więc zachęcamy, idźcie państwo wcześniej tam do nich, na pewno odpowiedzą wam. Drodzy Państwo, te cięcia oczywiście nie były oceniane i nie był to występ zawodnika, a przygotowanie odpowiednie czuł głód. Zawodnik może tej czynności oczywiście dokonać, tak aby później pomiary były precyzyjne, aby sędziowie również nie mieli wątpliwości i zawodnik jakiego cięcia dokonał podczas występu. Zawodnik przygotowany, sędziowie również i za chwilę pan Robert Glauber dokona złożonej przesunki kłód. Życzymy powodzenia.